Cześć, witam Cię na kolejnym wykładzie z serii Chess Cafe. Przedstawię dzisiaj drugą partię, jaką grałem białymi na turnieju w Leutersdorfie. Moim przeciwnikiem był Felix Meissner. E4, C5. Czarny odpowiada niesymetrycznie, bierze pod kontrolę punkt D4. Takie otwarcie nazywamy obroną sycylijską. Jak widzisz, rozwijam figury. Rozwój w debiucie jest bardzo ważny, tak samo jak zajęcie centrum. Skoczek C6. Czarny również kontynuuje rozwój swoich figur. Zamiast skoczka C6 mógł grać także skoczek F6. Są to dwa najbardziej popularne posunięcia w tej pozycji. D4. Białe chce odzyskać kontrolę nad punktem D4, a przy okazji otwiera gońca z pola C1, tak aby ten mógł się włączyć do gry. Teraz bicie w którąkolwiek ze stron jest nieopłacalne. Jeżeli zabije biały, to czarny podciąga pionka C, postawi gońca na polu G7, zagra C5 i pole D4 i E5 i w ogóle wszystkie czarne pola w centrum będą należeć do niego, co daje mu lekką przewagę. Dlatego biały nie powinien tego bić. Natomiast jeżeli skoczek z pola C6 zabije skoczka z D4, to biały hetman bardzo szybko wchodzi do gry, skąd będzie atakował wiele pól na szachownicy. Wiem, że goniec na G7 jest bardzo mocnym gońcem i z tamtego miejsca będzie bardzo silnie oddziaływał na centrum szachownicy, na punkt E5 i na punkt D4, czyli tam, gdzie znajduje się skoczek. Ja o tym wiem, dlatego robię ruch profilaktyczny, rozwijam gońca na polu E3, a przy okazji wzmacniam obronę punktu D4. Goniec C4. Rozwijam czwartą już swoją figurę, wzmacniam nacisk na pole D5 i przy okazji stawiam gońca w miejscu bardzo agresywnym. F3. Całe to ustawienie nazywamy wariantem drakona w obronie sycylijskiej. Drakona, ponieważ pionki czarnych, począwszy od pola C5, a na H7 kończąc, tworzą strukturę przypominającą smoka. W latach 70. ubiegłego wieku był to bardzo groźny wariant, gdyż ludzie nie wiedzieli, jak grać tutaj białymi. Ustawienie z gońcem na C4 i pionkiem F3 nazywamy drakonem nowoczesnym, albo inaczej atakiem jugosłowiańskim. Jest to po dziś dzień najlepszy oręż w walce z drakonem. Hetman D2. Ruch hetmanem ma kilka idei. Po pierwsze, zwalnia pole D1 i umożliwia długą roszadę dla białych, co jest równoznaczne z zakończeniem rozwoju białych figur. Po drugie, tworzy baterię z gońcem, aby zaatakować gońca G7 z pola H6. Goniec G7 jest bardzo silny. Hetman A5. Na szachownicy zagrano przeciwstawne roszady. Biały powinien teraz zrobić wszystko, aby zagrać na skrzydle królewskim, czyli tam, gdzie znajduje się czarny król. A czarny powinien atakować wszystkimi siłami skrzydło hetmańskie, czyli tam, gdzie znajduje się biały król. Wieża FC8. Wieża od razu zajmuje półotwartą linię, skąd będzie szybko mogła atakować skrzydło hetmańskie, tam, gdzie znajduje się biały król. Król B1. Ruch profilaktyczny. Schodzę z linii królem wieży. Natomiast jeszcze przy okazji wzmacniam obronę pionka A2. Na razie pionek A2 jest broniony, jednak już za chwilę może stracić swoich obrońców i król w tym miejscu będzie stał bardzo dobrze. Nie interesuje mnie, co właściwie będzie grał czarny na skrzydle hetmańskim. Rozpoczynam swój atak i mam zamiar szybciej dobrać się do jego króla. Skoczek C4. Nie mogę pozwolić, aby czarny zabił mi którąś z tych figur, gdyż to osłabi mój atak. Dlatego sam zabijam skoczka na polu C4. Skoczek B3. Bardzo ważny ruch. Wygania hetmana z groźnego pola na A5. Hetman C7. H5. Dla białego opłacalne jest, aby pozbyć się pionka H. Oddaję go za darmo. Jeśli linia H się otworzy, to biały szybko dobierze się do czarnego króla. Czarny zagrał skoczek H5. G4. Skoczek F6, E5. Jeżeli teraz czarny zabije pionka E, to gram G5 i skoczek musi gdzieś odejść, a po odejściu ginie goniec na D7, gdyż traci swojego obrońcę. A taka pozycja będzie już wygrana dla mnie łatwiutko. Dlatego czarny nie wziął pionka, a zagrał skoczek E8. Teraz zagrałem szybko hetman H2. Jedyne, czym mi teraz zależy, to zaatakować króla czarnego. Nic innego dla mnie się nie liczy. Czarny święci wieżę. Próbuje odciągnąć mnie od ataku na króla, jednak jest już za późno.
Goniec H6. Jeżeli teraz czarny zabije mi gońca na H6, to jest mat w jednym posunięciu. Jeżeli mi nie zabije, a nie zrobi nic tam w okolicy króla, to sam zabije gońcem gońca na G7. On odbije skoczkiem na polu G7, a ja dam mata hetmanem z pola H8. Czarny to widział, dlatego postanowił zostawić sobie drogę ucieczki dla króla. I jeżeli teraz zagrałbym hetmanem na H8, to król tam ucieka i jest bezpieczny. Dlatego w tej pozycji zagrałem E, bije D6. I zabieram ucieczkę królowi, a przy okazji atakuję hetmana. Jeśli hetman odejdzie gdziekolwiek, jest mat w jednym posunięciu. Jeżeli zabije pionka, no to wygrywam hetmana za pionka i mam szybko wygraną pozycję. Rodzi się pytanie. Gdzie czarny popełnił błąd? W tej pozycji. Nie wolno było brać skoczkiem na H5. Należało ofiarować wieżę. Jest to jedyne dobre posunięcie. Nazywa się rosyjską ofiarą jakości. Teraz jak biały odbije pionkiem B, to teraz skoczek może zabić na H5. I taką pozycję można grać dalej. Ofiarowana wieża daje dużo plusów czarnym, ponieważ teraz biały król nie jest dobrze broniony, a dodatkowo dwa gońce czarnego mogą być razem bardzo groźne. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i zapraszam Cię do oglądania kolejnych wykładów z serii Chess Cafe.